ludzikami stworzonymi przez rzeźbiarza o imieniu Eli. Jego warsztat był inny. Każdy drewniaczek był inny. Jeden miał wielki nos, inny miał duże oczy. Jeden był wysoki, a drugi niski. Jeden nosił kapelusz, a inny płaszcz. Jednak wszystkie były zrobione przez tego samego rzeźbiarza o imieniu Eli i mieszkały w jednej wiosce. Codziennie drewniaczki robiły to samo. Przyklejały naklejki. Każdy miał złote gwiazdki i szare kropki. Drewniaczki z gładkiego drewna, pomalowane ładną farbą, dostawały zawsze gwiazdki. Szare kropki przyklejano drewniaczką z szorstkiego drewna z odpadającą farbą. Gwiazdki przyklejano również drewniaczką, które miały jakiś talent. Niektóre potrafiły podnosić duże patyki wysoko nad głową lub przeskakiwać przez wysokie pudła. Inne znały mądre słowa lub umiały zaśpiewać ładną piosenkę. Można było spotkać drewniaczki całe w gwiazdki. A za każdym razem, gdy przyklejono im gwiazdkę, czuły się wspaniale. To sprawiało, że chciały zrobić kolejną rzecz, aby dostać następną. Były też drewniaczki, które nie potrafiły zbyt wiele. Te dostawały szare kropki. Pancinello był właśnie takim drewniaczkiem. Próbował podskakiwać tak wysoko jak inni, ale zawsze upadał. Wtedy drewniaczki stawały wokoło niego i dawały mu szare kropki. Czasem, gdy Pancinello się wywracał, drewno, z którego był zrobiony, troszkę się niszczyło i wtedy przyklejano mu jeszcze więcej szarych kropek. A kiedy próbował wytłumaczyć, dlaczego się wywrócił, zdarzało mu się powiedzieć coś głupiutkiego i dostawał kolejne szare kropki. Po pewnym czasie miał ich już tak wiele, że nawet nie chciał wychodzić z domu. Obawiał się, że znowu zrobi coś, co sprawi, że inni przykleją mu kolejne szare kropki. On zasługuje na te wszystkie szare kropki. On nie jest dobrym drewniaczkiem. Nie jestem dobrym drewniaczkiem. Czasem, kiedy tak wychodził z domu, spędzał czas z drewniaczkami, które również miały wiele szarych kropek. W ich towarzystwie czuł się dobrze. Pewnego dnia Pancinello spotkał drewniaczka zupełnie innego niż te, które spotykał do tej pory. To była Lucja. Nie miała przyklejonych żadnych kropek ani gwiazdek. Była po prostu drewniana.
próbowano przyklejać jej naklejki, ale one się jej nie trzymały. Niektóre drewniaczki podziwiały Lucję za brak kropek, więc podbiegały do niej i przyklejały gwiazdki, ale one odpadały. Inne drewniaczki gardziły nią, ponieważ nie miała gwiazdek i przyklejały jej kropkę, ale kropka od razu odpadała. Taki właśnie chcę być. Nie chcę żadnych znaczków. Jak ty to robisz? To proste. Każdego dnia odwiedzam Eliego. Eliego? Tak, rzeźbiarza Eliego. Spędzam z nim czas w jego pracowni. Dlaczego? Sam się przekonaj. Idź na wzgórze. On tam jest. Ale czy on będzie chciał mnie widzieć? To niesprawiedliwe. Pancinello powędrował wąską ścieżką na wzgórze i wszedł do wielkiego warsztatu. Jego oczom ukazały się naprawdę ogromne sprzęty, gdy zobaczył, jakie tam wszystko było duże. Stołek był taki wysoki. Musiał stanąć na palcach, żeby zerknąć na stół warsztatowy. Młotek był tak długi, jak jego ramię. Pancinello z trudem przełknął ślinę. Nie zostanę tutaj. Pancinello? Pancinello, jak dobrze cię widzieć. Podejdź i pozwól mi się tobie przyjrzeć. Znasz moje imię? Oczywiście. Stworzyłem cię. Wygląda na to, że dostałeś złe oceny? Nie chciałem. Bardziej się starałem. Mnie się nie musisz tłumaczyć. Nie zwracam uwagi na to, co myślą o tobie inne drewniaczki. Nie? Nie. I ty nie powinieneś. Kim oni są, żeby rozdawać gwiazdki i kropki? Są drewniaczkami, tak jak ty. To, co oni myślą, nie jest ważne. Ważne jest to, co ja myślę. A ja myślę, że jesteś wyjątkowy. Ja? Ja jestem wyjątkowy? Dlaczego? Nie potrafię szybko chodzić, nie potrafię skakać. Dlaczego miałbym cię obchodzić? Jesteś dla mnie ważny, ponieważ jesteś mój. Nikt dotąd nie patrzył w taki sposób na Pancinello. Nie wiedział, co ma powiedzieć. Każdego dnia miałem nadzieję, że do mnie przyjdziesz. Przyszedłem, bo spotkałam kogoś bez kropek i gwiazdek. Wiem, powiedziała mi o tobie. Dlaczego kropki i gwiazdki się do niej nie przyklejają? Ponieważ ona zdecydowała, że to, co ja myślę, będzie dla niej ważniejsze niż to, co myślą inni. Naklejki przyklejają się tylko wtedy, gdy na to pozwolisz. Co takiego? Naklejki przyklejają się do ciebie, jeżeli są dla ciebie ważne. Im bardziej wierzysz, że cię kocham, tym mniej się przejmujesz naklejkami. Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Zrozumiesz, ale to wymaga czasu. Masz wiele kropek. Póki co, przychodź do mnie codziennie, a ja będę ci przypominał, jak bardzo cię kocham. Pamiętaj, jesteś wyjątkowy, ponieważ ja cię stworzyłem, a ja nie popełniam błędów. Pancinello nie zatrzymał się, ale pomyślał, że Eli mówi to naprawdę szczerze. I właśnie w tym momencie jedna szara kropka odkleiła się od niego i spadła na ziemię. Kochani, zanim poproszę naszych wspaniałych aktorów i będziemy mieli okazję im pięknie zaklaskać i podziękować, za chwilkę to zrobimy, chciałam wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Czy podobała wam się ta historia? Mnie też. Bardzo, bardzo lubię tę historię. I wiecie co? Nie tylko dlatego, że to piękna historia, ale dlatego, że to jest historia o każdym z nas. Słuchajcie, każdy z nas jest troszkę jak taki Pancinello, albo jak któryś z drewniaczków, które oglądaliśmy. Ludzie czasami mówią czy myślą o nas różne rzeczy. To powoduje radość albo smutek. I czasami
jest nam dobrze, a czasami jest nam bardzo smutno. Ale w tej historii niesamowite jest to, że był taki Eli, który stworzył wszystkie drewniaczki i który wszystkie te drewniaczki kochał. Czy wiecie, kto jest takim Elim, który kocha każdego z nas? Brawo! To jest historia o Panu Bogu. O Panu Bogu, który stworzył każdego z nas. Stworzył tak, jak chciał. I każdy z nas ma piękne talenty, różne umiejętności. Jest na swój sposób niesamowity. I każdego z nas Pan Bóg bardzo, bardzo, bardzo kocha. Jest taki piękny werset w Biblii, bardzo znany werset, w którym czytamy, że Pan Bóg tak bardzo ukochał każdego z nas, że dał za nas swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, tak żebyśmy my mogli mieć życie wieczne, żebyśmy mogli być zbawieni. To jest tak ogromna miłość, tak jak miłość Eliego do tego małego Pancinella i do wszystkich drewniaczków. I chciałabym bardzo, żebyśmy dziś wszyscy o tym pamiętali, dobrze? Że Pan Bóg jest jak ten Eli. Każdego z nas stworzył i każdego z nas bardzo, bardzo, bardzo kocha. I nawet jak jest nam smutno i źle, to możemy o tym pamiętać i cieszyć się, wiedząc, jak wielka jest miłość Pana Boga do nas. A teraz ja poproszę już na scenę wszystkich naszych aktorów. Proszę bardzo, chodźcie. A wy, słuchajcie, macie okazję pięknie im podziękować za taką niesamowitą lekcję dzisiaj. Wielkie, wielkie brawa, kochani. To była piękna historia o drewniaczkach. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, gratulujemy. Mamy nadzieję, że to dopiero początek i że co tydzień będziemy oglądać takie piękne historie. Bardzo dziękujemy pani Wioli, pani Marcie za to, że przygotowały takie piękne przedstawienie. Dziękujemy wam ślicznie. Dzięki.